Słowek ma akwarium w kształcie prostopadłościanu o podstawie o wymiarach 15,6 cm na 7,2 cm. Dno akwarium jest pokryte kamieniami, a poziom wody w akwarium jest równy 6,4 cm. Po wyjęciu kamieni z akwarium poziom wody spada do 5,9 cm. Jaka jest objętość wody wypartej przez kamienie? No czyli mamy akwarium, tam Sławek ma akwarium, może narysuję, żeby lepiej można sobie było wyobrazić o co chodzi w tym zadaniu. Mamy akwarium, takie prostopadłościenne, najbardziej standardowe akwarium. Ono jest oczywiście częściowo wypełnione wodą, zaraz to też narysuję. Tutaj wszystkie krawędzie muszę narysować, bo przecież akwarium jest przezroczyste. No, i do pewnego poziomu tutaj sięga woda w tym akwarium. Powiedzmy, że ten poziom wody będzie jakiś taki. Tutaj będziemy mieli poziom wody w akwarium. To jest poziom wody. No i teraz, co my wiemy? Wiemy, że podstawa tego akwarium ma wymiary 15,6 cm na 7,2 cm. No, i wiemy, że ten poziom wody wtedy, kiedy tam są kamienie, jest równy 6,4 cm. No, czyli tam na dnie mamy jakieś kamienie, mogą być małe kamyczki jakieś, mogą być jakieś duże kamienie o nieregularnych kształtach. Nie wiadomo ile tych kamieni tam jest. No, ale wiemy, że jak te kamienie wyjmiemy z akwarium, to poziom wody spadnie. Ja może tutaj narysuję innym kolorem, aż czerwonym. Że po wyjęciu kamieni poziom wody w akwarium spadnie do niższego poziomu. To będzie jakiś niższy poziom. No a konkretnie ten poziom po wyjęciu kamieni jest równy 5,9 cm. No więc mamy obliczyć, jaka jest objętość wody wypartej przez kamienie. No i tutaj. Jaka będzie ta objętość wody? No ta objętość wody będzie taka jak objętość tej cieniutkiej warstwy, która jest związana z różnicą poziomów między tym, kiedy te kamienie tam w środku są, a tym, kiedy je usuniemy. Jak wyjmiemy kamienie, no to poziom wody opadnie. Możemy to obliczyć, o ile opadnie, no bo ta różnica poziomów to będzie 6,4 cm odjąć 5,9 cm. No ile to będzie? No to wyjdzie nam 5 cm, 0,5 cm. O tyle opadnie tutaj poziom wody w akwarium. No i objętość tej wody wypartej przez kamienie, to będzie dokładnie objętość tej warstwy wody, którą teraz tutaj sobie narysujemy. Czyli to będzie znowu taki prostopadłościan. Tylko taki bardzo miziutki. To będzie taka cieniutka warstewka. Konkretnie warstwa o grubości 0,5 cm, czyli tutaj mamy te pół cm. No i objętość takiego prostopadłościanu to będzie właśnie objętość tej wypartej wody przez kamienie. No to możemy obliczyć tę objętość. Jaka jest objętość tej wypartej wody? No bo wiemy, jakie to są wymiary. Tutaj mamy 15. I 0,6 cm, tutaj mamy 7,2 cm, no a wysokość jest 0,5 cm wysokość tego prostopadłościanu. Więc wystarczy to wymnożyć. Czyli tutaj mamy 15,6 cm razy 7,2 cm razy 0,5 cm. No bo jak zwykle objętość prostopadłościanu obliczamy mnożąc długości trzech jego krawędzi. Tutaj to mnożenie akurat łatwo jest wykonać, dlatego że tu mamy 7,2 razy 5, a mnożenie przez 5 to jest jak dzielenie przez 2. To jest to samo. 5 to jest 1,2. A jedna druga razy 7,2 to ja umiem to w pamięci obliczyć, to będzie 3,6. Czyli mam 15,6 razy 3,6. I tutaj było centymetr razy centymetr razy centymetr, czyli będziemy mieli. Centymetr do trzeciej. Centymetr sześcienny to jest akurat jednostka objętości, więc wszystko się zgadza. I teraz wystarczy obliczyć to gdzieś na boczku, ile to jest 15,6 pomnożone przez 3 i 6 A to mnożę przez 6. 6 razy 6 to jest 36, czyli 6 i tutaj 3 w pamięci. 5 razy 6 to jest i 3 to będzie 33, czyli tutaj trójeczka 6 razy 1 to jest 6, dodać 3 to jest 9. O tym zapominamy, że już nam się nie myliło. Mołożymy teraz przez 3, 3 razy 6 to jest 18, czyli będzie 8 i 1 w pamięci. 3 razy 5 to jest 15 i 1 to jest 16. I tutaj jeszcze 1, 3 razy 1 to jest 3 i 1 to jest 4. No i teraz musimy dodać, tutaj będziemy mieli 6, 3 dodać 8 to jest. 11, czyli 1 i tutaj jedynka. 1 dodać 9 to jest 10 i 6 to jest 16 i 1. Tutaj będzie 5. No i teraz gdzie postawić przecinek? Tutaj mieliśmy jedno miejsce po przecinku. Tutaj mamy jedno miejsce po przecinku. Czyli razem musimy przecinek przesunąć o dwa miejsca od lewej strony. 1, 2 przecinek będzie tutaj. Czyli ta objętość tej warstwy wody jest równa 56, 16 cm3. No, i to jest odpowiedź na pytanie postawione w zadaniu. Te kamienie wypierają wodę o objętości 56,16 cm3. No a z drugiej strony, również objętość tych kamieni jest równa dokładnie tyle, dlatego że kamienie wypierają dokładnie taką objętość wody, jaką same objętość zajmują. Więc jest to również sposób na pomiar. Objętości tych kamieni, czy jakiejś innej nieregularnej bryły. Można wrzucić ją do akwarium i zobaczyć, o ile podniesie się woda, A objętość takiej warstwy wody jest bardzo łatwo obliczyć, bo to jest objętość prostopadłościanu.